No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Age of Mythology Retold. Dzisiaj misja 12, Lekki Sen. Jedynym sposobem na pokonanie siejącej spustoszenie armii Kemsyta jest zwrócenie miecza strażnika jego panu. Nie czekajmy więc dłużej, lećmy, wystrzelcie lajka i zaczynamy. The sword of the Guardian, used by Horus to defeat Set once before. Now one of his followers, Kemsyt, seeks to take it. Kemsyt? He is your enemy. He has captured a temple to Osiris near here. There is a Guardian at the temple, but it sleeps. If we return the sword to the Guardian, it will awaken. It seems the gods have smiled on us. No jak widać. Dobra, czyli mamy zwrócić miecz i zdobyć potężnego sojusznika. The village near here is loyal to the Dark God Set. They enslave other local villagers to mine gold for Kemsyt. Okej, okay, dobra, czyli musimy, krótko mówiąc, odzyskać panowanie nad tą wioską. Dobra, jazda z nimi, jazda. Im szybciej, tym lepiej. Dobra, dostali szybko i sprawnie. Tu w ogóle mamy tych ziomeczków, którzy niosą ten miecz. Dobra, pomożemy, nie martwcie się o to. Działamy już teraz, od razu. O, już wybiegli kolejni. No i jeszcze będą wybiegać, na pewno jeszcze więcej ich. Dobra, jest was tutaj całkiem sporo, no nie powiem, że nie. Dobra, nie rozwalać budynków czy czegoś tam, bo coś tutaj w ogóle zostało zniszczone jakiegoś większego. W ogóle mamy, proszę bardzo, łuczników rydwanowych. Czyli doszły tutaj, doszły tu nowe jednostki teraz w Egipcie, jak widać. Tak, tu mamy tych różnych procarzy i takich tam. O, proszę, już działają po naszej myśli. Dobra, bezpiecznie do domu mam ich poprowadzić. Dobra, czyli musimy wszystkich stąd zabrać. Dobra, idziemy w takim razie, idziemy. Tutaj jest dużo złota, które no bez wątpienia mogłoby się przydać, no ale tu jest inna baza, którą mamy zająć, więc tam też idziemy. Dobra, idziecie wszyscy powolutku, bardzo pomalutku, ale jednak idą. Dobra, przejdźmy tędy. Czy tutaj nie ma... No jest dużo pomników Seta, z tego co widzę. Mumie! Dobra, mumie też mogą być małymi problemami. No ale dobra, rozwalimy. Co mamy nie rozwalić? Tylko żebym nie stracił tych... robotników? Ktoś... Ej, tu jest jakaś jednostka! Co jest grane? Sługusy jakieś... A, bo tu się pojawiły! Ej, czy ja straciłem... Ej, czemu wy... Dobra, nie, muszę to inaczej zrobić. Wy wszyscy tutaj macie nie walczyć. Ich nie mogę stracić czasami, bo to by było naprawdę bardzo złe, więc oni będą iść gdzieś tam po prostu z tyłu. Znaczy też się nie kierują oczywiście, no ale... Nie od razu. Okej, dobra, mamy tutaj... mamy tu krokodyle Seta. No, na pewno służą, wiadomo, któremu bóstwu przynajmniej, tyle wiemy. Dobra, zginęliście. Dobra, możemy iść dalej, więc... Kurczę, mam nadzieję, że żadnego z nich nie straciłem. Dobra, tu jakieś żurawie, proszę bardzo. Dobra, załatwione, a my jesteśmy przy oazie. Więc dobra nowina. Przejmijmy to. Przeprowadź bezpiecznie co najmniej 5 robotników. Aha, 5, no i ja mam 5 akurat. Tam jest co najmniej, to miałem ich więcej? Kurczę, nie... A, bo tu jeszcze zostali, kurczę, ale masakra. Nie zauważyłem. No tak, wrócili. Kemsyt forced us from our home, the sacred city of the Guardian. We will join you to defeat him. Dobra, okej. Kemsyt używa boskiej wizji, okej. Only the neighboring villages stand in his way. Dobra, już wiemy przynajmniej jak działać, co działać. Dobra, złoto. Ojejku, to jest ta misja, dobra, pamiętam ją. Jezu, jak ja byłem dzieciakiem, to pamiętam, że miałem z nią mega problemy. Nie wiedziałem, że to już jest ta misja. Musimy bardzo szybko dojść tutaj, dostarczyć strażnikowi broń, zanim armia wroga dojdzie gdzieś tam dalej. Nie będzie to łatwe, niestety coś czuję. Oj, nie będzie, ale zobaczymy. Trzeba wierzyć, że jakoś sobie poradzimy. Dobra, dużo jedzenia potrzebuję.
Kurczę, to jakoś to nie najlepiej mi wyszło stworzenie tego, ale nieważne. Dobra, a ty chodź tutaj i lecz, jak jest potrzeba kogoś. Dobra, jak się ktoś pojawia, to się niech pojawia tutaj, bo potem nie będę wiedział co, gdzie i jak. Dobra, drewna mamy... O nie! Armia już naciera, zobaczcie jakie tu są w ogóle mściciele. Słonie. No niestety, niestety widzę co tam się dzieje i zdaję sobie sprawę jakie to niesie ze sobą po prostu ogromne niebezpieczeństwo. Dobra, ja tutaj potrzebowałbym... A co to robiło? Wskaż dowolne, aby wszyscy mieszkańcy na mapie szybciej zbierali żywność. Dobra, bierzemy to w takim razie. Przyda się na już. Dobra, ja drewna chyba nie mam. A tutaj jest... Nie, tutaj ktoś pracuje. Dobra. Pracują przy tym, żeby... nie, drewna to mam dużo. To czego ja nie mam? A, dobra, muszę wbić kolejny poziom. Dobra, zaćmienie czy ruchome piaski? Kurczę, tu mamy sfinksy. Powiem szczerze, że wolę sfinksy, więc lecimy tutaj w tą. Jakoś bardziej lubię. Więc no, nie ma co się dłużej zastanawiać. Dobra, do złota. Szybciej, tu w ogóle powinniśmy przyspieszyć wydobycie wszystkiego, absolutnie. Kurczę, ale nie wiedziałem, że to jest ta misja. Przestraszyłem się trochę, bo mówię, za dzieciaka zawsze wolałem grać powolutku. I średnio to szło. Ej, przecież tutaj mogę w ogóle. Nawet nie zauważyłem, że ja mam tutaj już mnóstwo tych farm. Dobra, mogę jeszcze niektóre zagospodarować, więc w sumie dla mnie spoko. Co ja tutaj mam? Najemników, kawalerię, skóra nosorożca. Aż to robotnicy będą bardziej coś tam wytrzymali. Dobra, ja będę musiał iść gdzieś tędy. No dobra. Tutaj te punkty jakoś inaczej się zdobywało. Ojej. Od czego to było zależne? Żebym ja sobie dobrze pamiętał. Pozwala kapłanom zdobywać relikwie, zwiększać ich zasięg ataku. Ja nie wiem, czy to nie było od... Dobra, teraz nie mam się chyba tym czasu zajmować, ale nie no, powinienem mieć tutaj tą jednostkę. Dobra, gdzie jest ten, co leczy? Jest jakoś... Nie, to jest... A, tutaj. Tak, ty. A nie, to wzmocni. Znaczy, nie mogą coś leczenie. Dobra, nie tą. O, mamy Sfinksa, super. Dobra, na razie nie myślmy zbyt wiele, tylko działajmy. Trzeba bardzo szybko, widzicie, tutaj już jedna wioska została zniszczona, a jeszcze dwie i będzie problem. Tylko, że teraz na szczęście aż tak szybko kolejny atak nie powinien nastąpić. Na szczęście, ale zobaczymy. Dobra, więcej was potrzebuję. Tak jak mówię, tragedii nie mam. Dobra, dawaj mi te Sfinksy. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Dobra, dawać tą. Nie no, muszę mieć dużo jednostek, fajnych jednostek, silnych jednostek. Złota, no złota jest troszeczkę mało, przyznaję. A co robiło zaćmienie? Wskaż dowolne, aby zmienić dzień w noc, ulepszając umiejętność twoich jednostek mitologicznych. Aha, w ten sposób to działa, ciekawie. Dobra, parę domków bym sobie postawił, żeby tą armię w miarę rozwinąć. Do kolejnego potrzebuję złota, którego niestety nie mam. Dobra, ty dawaj do złota lepiej, ty też do złota, kolejnym. Nie no, złota jest dużo. Ja bym na razie chyba to złoto sobie troszeczkę zaoszczędzić spróbował. Przynajmniej chwileczkę. Wow! Co tu się dzieje? Dobra, wycofać się. No bo tu się schowajcie. A nie, czemu się nie chowacie? Cholera, to... Ej, czemu wy nie idziecie? Dobra, okej, to bez sensu było, straciłem mnóstwo ludzi. Nie no, super. Dobra, musimy naprodukować mnóstwo armii. Niestety to był mój duży błąd, chciałem ich jakoś schować, ale coś mi tu nie wyszło. No kompletnie mi nie wyszło, dobra, nie mam złota, no nie mam kompletnie... Ej, to co? A ten co tu robi? No nie. Dawajcie. A wy podejdźcie bliżej. Dobra, katapulta coś próbuje, ale... Dobra, weźcie go, załatwcie wy. Dobra, poradzili sobie. Ale jak widać od początku są duże problemy. Dobra, do złota. A i tak chciałem kogoś stąd przesłać w to miejsce, dobra. Macie złoto, zdobywać i to szybko, bo na razie zaczęło się wszystko nie najlepiej. Przeciwnik zaatakował, no być może powinienem... O, jeszcze katapulta mi oberwała, super. Być może niegłupim pomysłem będzie jednak sobie jakieś mury tutaj mimo wszystko po prostu ogarnąć, żeby po prostu strzec trochę tego miejsca.
Dobra, jak tam? Trzecia era. Jeszcze nie mam pieniędzy. Kurde, cały czas z hajsem słabą. Troszkę sobie tutaj przyspieszyłem te zdobywanie tych rzeczy, no ale trochę za wolno, troszkę za wolno. Dobra, dawajcie tutaj. Stąd też mogą atakować, też trzeba będzie to zabezpieczyć. Dobra, jeszcze tym. Dawaj, jeszcze więcej murów. Ja bym tutaj jakieś mury sobie... No tu postawił, tak żeby mi nie nadeszli stąd. Dobra, was... Co tu mi się przekierowało? Jakoś w inne miejsce zupełnie. Nie to chciałem zrobić, nie. No tu nie ma co się... Co czekać za długo? Dobra, ja bym zrobił... Ej, a gdzie jest ta katapulta moja? Mamy katapultę, wykorzystajmy ją. Cisnąć tutaj, nie, tu już każdego, kogo mogłem, to wysłałem. Dobra, do złota, dobra, mamy to. Kolejna era. Teraz rój szarańczy i mogę różne... O, skarabeusze. Wybierz centrum miasta należące do tego. No to jest niby fajne. Dobra, pójdziemy w Sekhmet. Sekhmet. Niech będzie, a wy może tutaj gdzieś atakujcie te bramy, żeby już po prostu rozwalić je, żeby było... trochę spokoju. Dobra, odsunąć się. Ta katapulta w ogóle bez sensu poszła, nie tam kompletnie gdzie chciałem, żeby poszłem. Niestety, dobra, jakieś tutaj ulepszenie i ja bym tutaj zaczął iść w jednostki. No z hajsem niestety jest bardzo słabo, ogólnie nie idzie mi to na razie najlepiej. Kurczę, dawaj bramę. Przejdź tutaj. Stąd chyba też mogą przeciwnicy nadejść, no dobrze, że się tutaj buduję. Dobra, wy to się zbierajcie, może najlepiej gdzieś w tym miejscu mniej więcej. Dobra, będziemy ich sobie ulepszać, no i mówię, trzeba trochę tych... Ohoho! Wróg naciera, ale myślę, że się obronimy, a przynajmniej powinniśmy. Dobra, pomóż im. Dobra, brama dostaję. O nie, ruszyli dalej. Uwierzcie mi, ta siła jest taka, że ja się przeciwko nim nie będę w stanie wybronić. Więc no, trzeba szybko działać. Dobra, mury jakieś mamy. No domyślam się. O, dobra, mamy skarabeusza, dobra. On jest fajny w niszczeniu budynków, o tym ostatnio była mowa. Dobra, brama zaraz padnie. Dobrze, że nie straciłem tej katapulty, bo byłaby mała tragedia. Dobra, dawać tutaj gdzieś atak. Dobra, ci się rekrutują, co mnie oczywiście cieszy. Kolejnej ery i tak nie mogę na razie ogarnąć. Zamiast tego walnąłbym sobie jeszcze gdzieś, może tutaj nawet koszarem. Niech powstaną. Jejku, zaraz tam wioska zostanie zmasakrowana. Niestety nie da się im pomóc. To jest duży minus, ale no nic się nie poradzi. Dobra, pójdziemy w jakieś kolejne ulepszenia. Dobra, dawaj tu. Super, dobra, ci dostają. Oj, widzę, że tutaj mają też już jakieś tam nie najmniejsze nawet wsparcie. Dobra, potrzebuję was w tym miejscu, potrzebuję was tutaj. Szybko. Jak rozwalimy wieżyczkę, to myślę, że trzeba... Dobra, jeszcze rozwalmy tą bramę w ogóle. Może się to krótko mówiąc przydać. Dobra, zobaczymy. Ja bym już gdzieś tu spróbował ruszyć. Chociaż kurczę, czy ja mam tutaj szansę ruszyć? Oj. Dobra, mam wrażenie, że chyba jednak nie mam. A ja gdzie jest ten z mieczem? Dobra, muszę go wycofać. Dobra, to był błąd, mam wrażenie. Mam wrażenie, że to był naprawdę duży błąd, że ruszyłem tak szybko po prostu. Nie, dobra, to nie było najlepsze wyjście. Ojejku, ich jest tu dużo. Ja się boję, że oni się niestety zdążą podlęczyć. Kurczę, oni jakoś nie chcą wychodzić tutaj. Znaczy dla mnie to dobrze akurat, dobra, rekrutujcie się. Nie wygląda to najlepiej, krótko mówiąc. Naprawdę nie wygląda to najlepiej. Dobra, ja bym tutaj poszedł może właśnie w te skarabeusze, dawać mi ich. Jakieś kolejne ulepszenia. Hajsy mamy. Tylko, że ta moja produkcja armii troszkę za wolna. O nie. Podeszli za blisko. Kurczę, to są mściciele, to są naprawdę mocne jednostki. Niestety to widać już teraz. Dobra, skarabeusze. Dobrze, ja tego miecza... No, nie strzelaj! Cholera, po co strzelasz? Wycofać się. Ja nie będę tutaj próbować na siłę. Bo to naprawdę nie o to tutaj chodzi. Dobra, jakieś pancerze sobie ogarniemy i takie. Czy ci bohaterowie ciągle się pojawiają nowi? Nie wiem. O kurczę, jeszcze wróg atakuje. Super. Tego potrzebuję do pełni szczęścia, żeby jeszcze wróg zdążył tutaj zaatakować.
Dobra, dobra, rekrutować się i tak naprawdę szybciutko. Dobra, walniemy sobie tutaj bramem. Dawać na nich, dawać na nich, dawać na nich. Nie tak to miało wyglądać. Ci niestety też przeskakują i mogą zrobić całkiem sporo złego dla mnie. Dobra, 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 macie iść i ratować sytuację. Kurczę, mocni są, a tutaj mówię, no właśnie, i oni się leczą, niestety leczą się. Na moje wielkie nieszczęście. No ale no nic się nie zrobi, dobra, tarczę. No nie, jeszcze mi tutaj ogarnęli jakieś węże. Kurczę, niedobrze, niedobrze, dobra, ja bym sobie tutaj złota widzę, że nie mam. Standardowo powinienem się do tego przyzwyczaić, że zawsze ze złotem są jakieś problemy. Żyjecie? Dobra, żyją, 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 super. Dobra, musimy zebrać w miarę mocną armię i zaatakować wroga. Sprawić, żeby moi bohaterowie tutaj odnowili im się. Tych nie mogę sobie zrekrutować. No nie, no nie mogę, bo nie mam hajsu. Drewna mam ogólnie bardzo dużo i na tym drewnie mi jakoś chyba specjalnie nie zależy. W ogóle... O, mogę sobie, proszę bardzo, walnąć mocną cytadelem. Ale czy to mi coś da? No nie wiem. Tu są najemnicy, inni tacy tam. Dobra, ty idziesz, 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 idziesz i będziesz leczył ich. Musicie się do czegoś przydać po prostu. No co tu dużo mówić. Z żarełkiem też jest, jak widać, wcale nie tak ciekawie. Dobra, ja potrzebuję chłopów, dlaczego ich nie mam więcej? Najlepiej to bym jakoś przeciwników sprowokował, żeby oni po prostu podeszli. Ale może to nie być takie proste. Dobra, leczycie, super, bardzo mnie to cieszy. Skarabeusze, jeszcze mnie nie stać chwilę. Dobra, dobra, tu trzeba, co tu było trzeba tworzyć? To nie chyba takie jakby słupy, coś takiego. Ej, ej, czterech, którzy nic nie robią, gdzie oni są? A, no nie, no nie, no nie może być tak, że oni się lenią i nic nie robią, no sorry. Dobra, idziemy w te jednostki, no to idziemy w te jednostki. Przy okazji jakieś tam staram się zrobić ulepszenia dla nich. Niech będą, niech po prostu coś robią, coś działają. Dobra, dawać tutaj, do złota, do złota. Dobra, moja armia coraz ładniej się rozrasta, co oczywiście jest fajną nowiną. Dobra, wciąż za mało złota, wciąż za mało złota. Jeszcze, a ten czemu nie robi, nie wiem. Nie mam pojęcia czemu nie robi, ale zaraz to naprawimy. Dobra, wy to wszyscy się gdzieś tutaj respcie. A, jedzenia teraz nie mam, no proszę, no nawet jedzenie mi już teraz siadam. Fajnie, fajnie, to też wymaga, no tak, to też wymaga jedzenia, żebym były skarabeuszem. Wy sobie poczekajcie. Kurczę, no powinienem, wiem, że iść też w jakieś katapulty i takie tam. Dobra, spróbuję ich sprowokować. Wow. No to super. Super, prowokacja super. To oni mnie zaatakowali. No widzę co się dzieje, niestety widzę co się dzieje. Muszę wysłać część żołnierzy tutaj na wypadek, gdyby zaatakowali mi chłopów. Nie mogę ich stracić kompletnie. No nie, no nie, no nie, no nie. Mumie mi tutaj wysłali, cudownie. No po prostu cudownie, po prostu świetnie. Dobra, macie ich tłuc, macie ich ubić. Mam gdzieś co tu się dzieje, macie działać i po prostu robić swoim. Dobra, potrzebuję tutaj jednego, który będzie mi parę domków robił. Bo bez nich to też tak trochę kiepsko. A ci już plądrują, ci już niszczą. Dobra, tych trzeba załatwić, bo oni ich leczą. Dobra, macie załatwić jednostki leczące. Mogą być z tym problemy i to takie, jak mówiłem, już duże. Dobra, wyślijcie, wyślijcie ich. Tylko nie podchodźcie za blisko, bo to też... dobra, wycofujemy się, stracili kapłanów, co dla mnie jest... Dla mnie jest naprawdę super nowiną. Dobra, mam trochę... Dobra, to w ogóle market bym chyba sobie strzelił, żeby wymienić po prostu drewno, którego nie zużywam na chwilę obecną, na inne fajne rzeczy. Ojejku. A dobra, oni się odnowili, ale... Ojejku, ale ich armia się odnowiła. No niestety ich armia odnowiła się jeszcze znacznie bardziej. I to boli, to boli. Dobra, macie się tutaj ustawić, nie atakować, nie atakować. Nie, nie, no niestety moi bohaterowie idą na stracenie, ja to wiem. Ja sobie zdaję sprawę. Niestety nie wiem, czy dobrym pomysłem było inwestowanie w... właśnie w te jednostki. Tutaj, w tą piechotę. Dobra, 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 ustawcie się wszyscy tutaj. Nie no, muszę zabrać jakieś ogromne siły i po prostu spróbować. Bo tak jak mówię, tu już druga wioska została zmasakrowana. Ona pewnie będzie jeszcze niszczona tutaj po malutku coraz bardziej. Dobra, dobra, respić się gdzieś tam. Tam, 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 tam.
Czy ja mogę tutaj zainwestować w jakieś... O, właśnie, forteca! Szczerze mówiąc, ja bym sobie fortecę strzelił gdzieś tutaj, żeby ona przy okazji atakowała wroga. A z tego sobie zrobimy jakieś różnego rodzaju fajne dodatki. Tak naprawdę to ja się muszę dostać do strażnika, to jest mój cel. Jak to zrobię, no to będzie, można powiedzieć, że wszystko, co ważne, wykonane. No ale tego żarełka nie mamy, żarełka nie w ogóle. Kurczę, mało, mało. Dobra, gdzie ten market? Ja go wybudowałem w końcu? Tak, wybudowałem, dobra. W takim razie, dobra, kup... Nie, to chciałem zrobić, że kup to za... Za złoto, kup za złoto. A to ja nie mogę... Dobra, mogę zrobić tak, że sprzedać 100 za złoto, dobra. Co tu się dzieje? A, przeciwnik atakuje, super. Ale oni nie wiem, co robią. Tak właściwie nie wiem, co do końca robią, ale zaraz mi rozwalą bramę. Dobra, idziecie tam. Liczę, że ich powstrzymacie. Dobra, 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 musicie ich szybko powstrzymać. Kurczę, 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 wszystko nie tak. Ale z jednej strony też dobrze się trochę wysypują z żołnierzy. Szukajmy pozytywów, co nie? Szczególnie, że tam nie wszystko przebiega po mojej myśli. Dobra, jak tam? Kolejni, kolejni. Trochę mi się wszystkiego zebrało, to trzeba... Trzeba przyspieszyć z tym, dobra, super. Dobra, dobra. Sprowokowałem ich do wyjścia. Zawsze będzie ich troszkę mniej tam. Dobra, macie walczyć, macie walczyć, macie działać. Szybko, 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 szybko. Nie, no dobra, to w sumie nie takie głupie, że oni tutaj poszli na mnie. Lećmy tu w kolejne jednostki. Dobra, ja tu sobie będę cały czas wymieniał. Bo mówię, nie da się wymienić drewna na hajs, na to. Dobra, będę miał teraz dużo tego, na jedzonko. Czyli co, teraz sprzedaję, kupuję to za złoto, dobra. Okej, okay. W miarę wyszło, jest, jest to, co się, to co chciałem uzyskać. Dobra, 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 dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, wystawiamy teraz armię tutaj. Oni naprawdę obrywali mocno. Myślę, że tu naprawdę nie ma co dłużej czekać. Tylko jeszcze, żeby ta forteca się pojawiła szybko. Może zróbmy tak, że jeszcze z tych dwóch weźmy tutaj szybciej do budowy. Ja wiem, że niewiele zostało, ale dla mnie to jest za dużo czekania. Dobra, mogę jednostki cały czas rekrutować. Dobra, dawać mi skarbusze. Okej, okay, tutaj też, też produkcja idzie. Dobra, was sobie gdzieś tutaj ustawię, po prostu bądźcie. Nie, no nie. O, 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 dobrze, 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 że katapulta strzela, bardzo dobrze. Ale zobaczcie, te cwaniaczki, one wcale nie chcą podejść. Widzę, że myślą trochę. Trzeba im to przyznać, że jakiś mają instynkt samozachowawczy. Dobra, dobra, prowokujcie ich, prowokujcie ich. O to tu chodzi. Kurde, skubańce jedne, nie chcą podejść. No ale no nic. No nic, moja armia się rozwija i to najważniejsze. Od razu sobie zrobię, żeby... Ej, gdzie ty tu idziesz? Dobra, wiecie co? To jest ten moment. Dawajcie tutaj. Kurde, bohaterowie mi się pojawili, ale... Nie wiem, czy to wystarczy. Dobra, wchodźmy tutaj w jakieś... Co ja tutaj mam? Jeść? Co? Kurde, nie mam czasu patrzeć. Dobra, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Atak wydaje mi się, że poskutkował. Czy tam jest jakaś forteca? Cholera. No, jest forteca, jest, 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 jest. Dobra, super. Załatwcie konnicę, załatwcie konnicę. Dobra, 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 biec tutaj, biec i działać. I oczywiście rekrutować. Dobra, co ja tu mogę tworzyć? Jeździec na wielbłądzie, dobra, dawać mi jeźdźców na wielbłądach, cholera, w cokolwiek. Dobra, do złota, do złota. Fajnie, bohaterowie znowu mi padają. Dobra, załatwcie tych tutaj, rozwalcie to. No niestety widzę, że wróg ma sobie to wszystko gdzieś. Dobra. Mamy wsparcie, mamy wsparcie. Dawajcie, każdy się przyda. Czemu ci tłuką to? Dobra, 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 strzelać, strzelać, strzelać. Dobra, jakby widzę nadzieję, że to się może udać. Ale nadzieja potrafi szybko znikać. Dobra, mamy znowu za dużo. Dobra, robimy to. Kup, 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 kup za tą. Tak jest. Dobra, wsparcie idzie. Szybko, 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 szybko. Nawet nie mam czasu patrzeć, co tam się dzieje tak właściwie. Tylko są informacje, że bohaterowie umierają.
No smutne, ale prawdziwe. Jest! Mamy to. Dobrze. Ej, no, jak oni mnie denerwują z tym, że tylko nie tych, co trzeba. Dobra. O, dawajmy tych na nosorożcach, oni też są chyba fajni. Dobra, niestety... Niestety nie jest ciekawie, ale... Może nawet uda mi się zrobić, żeby nie zniszczyli mi tej ostatniej wioski. Dobra, macie rozwalić bramę. I ten niech już rusza. Dobra, chyba się uda. Chyba się uda, chociaż... O, słoń bojowy. No dlaczego ja dopiero teraz słonie tworzę? Ojojoj, to nie koniec widzę. Dobra, nie koniec, niestety nie koniec, oni tam jeszcze coś mają. Dobra, ruszajcie, no tylko bez tego. Nie no, widać, że zostały skorpiony i takie tam. Dobra, wy poczekajcie. O kurczę, zobaczcie, idą tutaj. No niedobrze, dawaj tu. Kurczę, nie mogę ich stracić, bo jak ich stracę, to będzie chyba koniec. Nie no, ryzykownie robię, ale wydaje mi się, że samo podejście tutaj załatwi sprawę. Mamy to, słuchajcie. Mając strażnika, to chyba tak naprawdę nie muszę się już niczym kompletnie obawiać. O proszę, wróg już nadciągam. Nawet nie wiem, czy on będzie patrzył na to, co się dalej dzieje, czy po prostu nie będą atakować. Dobra, ja sobie też rekrutuję przy okazji kogo tylko mogę. Dobra, powijajcie się tutaj. A tak jak mówię, no strażnik to jest, można powiedzieć, jednostka nie do pokonania. Kompletnie nie do pokonania, więc ruszaj, po prostu ruszaj, strażniku. Czemu on nie idzie? Nieważne. Skąd się tutaj pojawiło tyle? Nie wiem, ale on się sprawnie posługuje, więc spokojnie. Spokojnie, myślę, że da radę. O, a tu mamy skrzynię, bardzo ważną skrzynię. Dobra, ruszajcie tutaj, wy rozwalajcie, co się dam. A my idziemy powstrzymać tą armię. Ale no właśnie, o! Oni przestali się interesować niszczeniem wioski po prostu. Nie, no to będzie piękne, to będzie coś pięknego. Skupmy się na tym, co robi strażnik. Ojej, jakie to jest cudowne. Ten strażnik to robi robotę. I mamy to! Kurczę, bałem się, że będzie gorzej i był taki moment, że było nieciekawie, ale ostatecznie się udało, więc trzeba się cieszyć. A teraz zaczną się takie jakby misje ze zbieraniem pewnych ciekawych fragmentów. Natomiast fajnie, że tak właściwie zniszczyłem swoją traumę z tą misją z dzieciństwa. To cieszy jak najbardziej. Natomiast moi drodzy, więcej co się będzie działo, no to zobaczycie już w kolejnych odcinkach. Jeżeli ten się podobał, strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!